witam was na kanale Typowa M, a teraz również Typowa Aparatka. No pozmieniało się troszeczkę. Nowe osoby, tym bardziej szczególnie witam. Jest mi niezmiernie miło, że jesteś tutaj ze mną. Jeżeli to jest twój pierwszy film, który oglądasz, to pamiętaj, żeby zostawić subskrypcję, komentarz, łapkę w górę. Oczywiście osoby, które oglądają mnie regularnie, też proszę o zrobienie tych wszystkich rzeczy, jeżeli jeszcze tego nie zrobili. No dobra, a dzisiaj kolejny filmik z serii Aparat na zęby. Ostatni filmik o tym, jak zakładaliśmy aparat na zęby, bardzo wam się spodobał. Mówię to na podstawie wyświetleń, naprawdę dawno żaden z moich filmów nie miał ponad 1000 wyświetleń, więc... Dziękuję! A dzisiaj chciałabym po prostu wam powiedzieć, zdać takie sprawozdanie po 2 tygodniach, chyba już 2 tygodnie minęły, no, noszenia aparatu na zęby. Było ogrom pytań, dlatego stwierdziłam, że fajnie będzie po prostu nie tylko na Instagram Stories poodpowiadać na pytania, bo pamiętajcie, że na Instagramie zawsze wszystko dzieje się najszybciej, jeżeli mnie nie obserwujecie, to zapraszam serdecznie. Poodpowiadałam trochę na Instagram Stories, ale stwierdziłam, że lepiej to ubrać w taką, wiecie, właśnie w jeden film, gdzie będę mogła was na bieżąco odsyłać i ten film po prostu nie zniknie po 24 godzinach. Mam tutaj takie podpowiedzi odnośnie właśnie tych najczęściej pojawiających się pytań. No i może zaczniemy od konkretów, czyli jaki był koszt aparatu. Dodam, że ta kwota, którą teraz podam, to kwota, która zakłada już wszystkie wizyty, instalację aparatu, sam aparat, higienizację co 3 miesiące, co tam było jeszcze, 2 poważne usterki aparatu, no i coś jeszcze na pewno. Musiałabym mieć tam całą kartkę z umowy, a więc ten koszt jest spory, ale on po prostu zakłada już wszystko, ale to wszystko. I na przykład ja mam plan leczenia na 1,5 roku, a jeżeli to się, nie wiem, o 3 miesiące wydłuży, to ja nie płacę więcej, tylko to jest stała kwota nadal. W sensie kończy mi się po 1,5 roku, a jeżeli będzie dłużej, no to rok już z mojej bierze już to na siebie. Kolejna rzecz super jest taka, że można było wziąć na raty aparat na zęby. Bo powiedzmy sobie szczerze, tak wiecie, od razu z kieszeni wyłożyć 15 000, no to nie jest tak łatwo. A jeżeli podzielimy sobie to na raty, wtedy po prostu płacimy kilkaset złotych miesięcznie, a nie kilkanaście tysięcy naraz. Bo mój aparat kosztował właśnie około... chyba 12 000 za wszystko, wszystko, góra, dół. I mam na raty podzielone to, więc dla mnie to również bardzo fajna sprawa. Więc po prostu co miesiąc, co bodajże 10 czy 14 płacę sobie daną ratę i mam aparat. Przypominam wam jeszcze, że placówki Rockers Mai macie w Poznaniu, w Warszawie, w Białymstoku, Katowicach. Jeżeli chcecie założyć aparat ortodontyczny, to bardzo wam polecam. Też często mają darmowe konsultacje, na przykład teraz chyba w Białymstoku są darmowe konsultacje, więc to jest super. Normalnie konsultacja chyba 150-200 zł kosztuje i my w ogóle trafiliśmy tam tak, że właśnie chyba Ewa Pachulska powiedziała o tym, że są darmowe konsultacje w Poznaniu. Coś takiego było, no i przez to trafiliśmy na darmową konsultację i zostaliśmy i no już teraz aparat. A jeszcze jak powiecie, że jesteście ode mnie, od Typowej M, to macie darmową higienizację w Rockers Mai w każdej placówce. Kolejna sprawa, czy boli? I teraz tak, samo zakładanie, tak jak już w poprzednim vlogu mówiłam, w ogóle nie bolało. Było takie, wiecie, no... lekki dyskomfort, ale nic ponadto. Ale już po jakichś 3-4 godzinach zaczęło boleć. W sensie taki ucisk na zęby po prostu czujecie. Czujecie, że jest wam niekomfortowo, że to wszystko jakoś tak, wiecie, dziwnie działa wam w tej buzi, że normalnie domykacie całe zęby, a nagle macie te podwyższenia, które sprawiają, że nie możecie domknąć tych zębów. Czujecie tutaj na wargach wszystko, po prostu wydaje wam się, że wasza twarz jakaś w ogóle jest dziwna, inna. No bo trochę jest, bo po prostu wydłuża wam się szczęka, żuchwa wam się bardziej zarysowuje. U mnie najgorzej było po, no tak, 1-2 dni. Po prostu ucisk był ogromny. Tutaj na jedynkach, u góry i na dole czułam po prostu, jakby ktoś mi tutaj wszystko mielił. U Kacpra było oczywiście lepiej. Kacpra to jest taki twardy zawodnik, że on wszystko lepiej znosi niż ja. Już 2 tygodnie w tym siedzę i nadal to czuję. Nadal nie jest to, nie wiem, 100% komfortu, tak jak niektórzy pisali, że zaraz nie będziesz w ogóle czuła, że masz coś. No ja nadal czuję, ale czy było warto? Totalnie tak, bo już w ogóle widzę, jak dół mi się prostuje i to jest takie cudowne, że już sobie wyobrażam, że po prostu za te 1,5 roku to ja będę miała takie, wiecie, od linijki zęby. Dlatego warto i się przemęczę i dam radę, jestem twardy zawodnik, Kacpi też da radę i będzie super. Jak jedzenie? Jedzenie jest najtrudniejszą sprawą, jeżeli chodzi o aparat, według mnie oczywiście. To jest w ogóle wszystko, co tutaj mówię, to jest moja opinia, więc
No. Jedzenie jest niekomfortowe, szczególnie właśnie przez to, że mamy te podwyższenia i te podwyższenia sprawiają, że nie można jakby zaciskać normalnie, tak wiecie, jak jedliśmy wcześniej, to było i wszystko było dobrze pogryzione, a teraz to nie jest tak dobrze pogryzione, więc no gdzieś tam jest ten po prostu dyskomfort jedzenia, wszystko po prostu wchodzi wam w te zamki. Połowę jecie, połowę macie w zębach, więc no kurczę. Pierwsze 4-5 dni jadłam dosłownie tylko jakieś skyry, kiśle oczywiście, budyń, jogurty. Potem wprowadziłam jakieś pire ziemniaczane, warzywa gotowane. Czyli jakby nadal nasza dieta polega na tym, że jemy miękkie rzeczy. No wiadomo, że już teraz jak sobie pokroję dobrze kurczaka, no to zjem kurczaka, to już nie jest takie ograniczające. Więc jedzenie jest problematyczne, ale z każdym dniem jest lepiej. Każdy inaczej tak naprawdę też to będzie znosił. U mnie już teraz jest w porządku, ale pierwsze 4-5 dni to było nieźle. Jak się mówi w aparacie? Tak jak słyszycie, ja trochę seplenie, trochę za bardzo chcę coś powiedzieć i aż tak wiecie, nad wyraz. Szczególnie jak jestem zmęczona, to mówienie wychodzi o wiele gorzej, bo już po prostu ucinam końcówki. Już nie mam siły, żeby się starać, żeby mielić tą buzią tak bardzo. No i wtedy to tak wygląda nie najlepiej, ale też można to gdzieś tam dopracować, dajemy radę, Kacper w ogóle super sobie radzi. Ja też myślę, że nie najgorzej. Jeszcze odnośnie wizyt, miałam tutaj pytanie, które powinno w sumie na początku paść. Co ile takie wizyty? Wizyty są na początku co miesiąc, potem chyba rzadziej z tego, co słyszałam. Jak się myje? W sensie zęby. No jest to upierdliwe. Tak naprawdę po każdym posiłku wypadałoby umyć zęby. Dlatego ja staram się więcej takich pitnych na przykład posiłków, żeby po prostu potem nie schizować, że mam pełno żarcia w zębach. Myjemy najpierw taką normalną, gęstą, miękką szczoteczką. Pokazywałam wam w poprzednim filmie jaką. Więc myjemy sobie szuruburu, szuruburu. Nie zapominamy o dziąsłach, bo dziąsła wiadomo, że też są w jakimś stopniu obciążone teraz. Potem bierzemy malutką międzyzębną szczoteczką i też robimy po prostu pomiędzy każdym zamkiem dokładnie czyszcząc. Ja to robię rano i wieczorem, po południu jak myję, to myję tylko właśnie normalnie szczoteczką. Chyba odpowiedziałam na wszystkie pytania odnośnie aparatu na zęby. Jeżeli jeszcze macie jakieś, no to dawajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie o subskrypcji, o zostawieniu dzwoneczka. Dajcie znać również, czy wy nosicie aparaty, albo nosiliście, albo chcielibyście nosić. Czy podobają wam się w ogóle aparaty, bo też są różne opinie, niektórym się bardzo podobają, niektórzy mówią, że to jest w ogóle brzydkie, niefajne. Więc dajcie znać, co wy myślicie na ten temat. I widzimy się w kolejnym filmie. Kolejny film to będzie vlog z wizyty mojej mamusi tutaj w Poznaniu. Więc trzymajcie się i cześć, buziaki!